Bardzo pożyteczny, bardzo pozytywny sparring na tle z tak wymagającym rywalem jak Reed dzisiaj. Mieliśmy przykład tego, jak wygląda agresywna, dynamiczna i szybka piłka nożna wykonania Austriaków. Bardzo dobra lekcja dla nas, w którym kierunku powinniśmy iść. I na tle Austriaków byliśmy po prostu dzisiaj słabsi w kilku elementach, ale w tym momencie, w jakim jesteśmy, naprawdę nie spodziewałem się dzisiaj, nie spodziewałem się fajerwerków. Kończymy dzisiejszym sparingiem pewien etap. Mecz poniedziałkowy już rozegramy w troszeczkę innym wymiarze czasowym. Zawodnicy będą przebywali na boisku w innym wymiarze czasowym. Dzisiaj mieliśmy również nieco problemów kadrowych, bo i Przemek Kita, Paweł Jaroszyński nie byli przygotowani do gry. Damian Dąbrowski wypadł w ostatniej chwili, na szczęście. Są to niegroźne urazy i mam nadzieję, że na mecz ze Slawią Praga będziemy mieli wszystkich do dyspozycji. Szkoda sposobu, w jaki straciliśmy bramkę, ale tutaj przede wszystkim problem z moją komunikacją z obrońcami, więc bramka kuriozalna nie może nam się zdarzyć. Mam nadzieję, że po błędach i po dwóch bramkach, jakie straciliśmy z Rumunami, dzisiaj z Austriakami, tego typu błędy nie będą nam się zdarzały w Ekstraklasie. Jakie plusy? Przede wszystkim porównanie swoich umiejętności i możliwości na tą chwilę z tak mocnym rywalem, bo tu często są problemy, że spotykamy się z rywalami, którzy wystawiają rezerwowe składy, występują drugą jedenastką. My do tej pory mierzyliśmy się z bardzo mocnymi rywalami, a o to nam przede wszystkim chodziło, więc pozytywy są takie, że swój plan realizujemy i w niektórych fragmentach meczu wyglądało to bardzo poprawnie.